domowe napar na szczupły brzuch z miodu i cynamonu. Napar z dodatkiem miodu i cynamonu posiada właściwości, które zwiększają tempo przemiany materii i wspomagają spalanie tłuszczu, przede wszystkim w okolicach brzucha. Idealnym rozwiązaniem będzie zastąpienie białego cukru miodem oraz wypijanie poniższego naparu dwa razy dziennie, na czczo oraz przed pójściem spać. Składniki: 1 łyżka miodu pszczelego, 1/2 łyżki cynamonu w proszku, 1 szklanka ciepłej wody. Przygotowanie: do szklanki ciepłej wody dodaj po łyżce miodu i cynamonu. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i odstaw na 5 minut. Odchudzające efekty zaczniesz dostrzegać mniej więcej po upływie tygodnia. Domowy napar na bazie cytryny w trosce o szczupły brzuch. Cytryna to owoc o cudownych właściwościach zdrowotnych. Ale nie tylko. Jest również wielkim sprzymierzeńcem spalania tłuszczu i odchudzania, doskonale zwalcza tkankę tłuszczową na brzuchu oraz dodatkowo eliminuje wzdęcia i sprawia. Składniki: 1 cytryna, szklanka ciepłej wody. Że brzuch staje się płaski. Przygotowanie: do szklanki ciepłej wody dodaj wyciśnięty sok z cytryny. Najlepszy efekt osiągniesz wypijając napój na czczo. Aby dodatkowo zwiększyć jego moc, dodaj odrobinę imbiru, miodu lub zielonej herbaty. Domowy napar z liści laurowych i szałwii. Tego typu napary nie tylko pomogą ci spalić zbędny tłuszcz na brzuchu, ale również doskonale wspomogą trawienie. Składniki: 5 liści laurowych, garść liści szałwii, laska cynamonu, 1 litr wody. Przygotowanie: zagotuj wodę w garnku i kiedy zacznie bulgotać, dodaj do niej liście laurowe, szałwie i cynamon. Gotuj przez 15 minut, a następnie usuń z ognia, przeceć i odstaw do ostudzenia. Napar wypijaj na czczo przez 4-5 dni z rzędu. Domowe napary z czosnku i cytryny. Czosnek cudownie wpływa na układ trawienny, stymuluje pracę jelit. Eliminuje gazy jelitowe, wzdęcia oraz sprawia, że brzuch staje się płaski. Poza tym, działa również oczyszczająco na organizm, sprzyja usuwaniu odpadów, przemiany materii i toksyn. Oprócz tego, że przyspiesza odchudzanie, wzmacnia odporność organizmu i zapobiega rozwojowi wielu chorób. Z kolei cytryna także skutecznie przyspiesza spalanie tłuszczu, wspomaga trawienie, działa oczyszczająco na organizm. Jednym słowem, sprzyja utracie wagi. Poprzez połączenie tych dwóch składników otrzymujemy silny napój odchudzający, a w szczególności przyspieszający spalanie tkanki tłuszczowej na brzuchu. Składniki: 1 główka czosnku, 2 cytryny, 1/2 litra wody. W międzyczasie obierz ząbki czosnku i dorzuć je do wody. Przygotowanie: w garnku zagotuj wodę. Pokrój cytrynę na kawałki, razem ze skórką i dodaj do wody z czosnkiem. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez 15 minut na wolnym ogniu. Po upływie 15 minut usuń z ognia, przeceć i odstaw na 5 minut, po czym wypij filiżankę przygotowanego wywaru. Pamiętaj! Domowe napary są bardzo pomocne przy spalaniu tkanki tłuszczowej z brzucha. Pamiętaj jednak, że napary same w sobie nie przynoszą efektów. Jeśli chcesz uzyskać zadowalający efekt, koniecznie stosuj odpowiednią dietę, dużo się ruszaj oraz poddawaj się różnym zabiegom wspomagającym odchudzanie. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, zrezygnuj ze spożywania produktów wywołujących u ciebie wzdęcia. W ten sposób twój brzuch będzie dużo bardziej płaski. Regularnie pij powyższe napary, jednak z umiarem.
W przeciwnym razie ich skutek może być odwrotny od zamierzonego.